Do łowienia w naprawdę ciężkich warunkach używamy tego typu spławików, subfloat. Spławik, który ma na celu wynosić naszą linkę główną ponad przeszkody, które zalegają na dnie zbiornika. Dlatego cieszę się, że posiadamy ten produkt w ofercie, ponieważ ułatwia on nam łowienie w sytuacji, kiedy liczba zaczepów powoduje komplikacje nad wodą. Montaż tego spławika jest niezwykle prosty. Do zamontowania go na naszej lince głównej, w moim przypadku na przyponie strzałowym tuż za lidkorem, potrzebujemy tak naprawdę spławika, który występuje w dwóch rozmiarach, medium oraz large, nakładki stopującej, czyli stopera, oraz koralika, który będzie blokował spławik na odcinku, na którym chcemy, żeby on się przemieszczał. Czyli generalnie używamy koralika raz ze stoperem do określenia głębokości, do której spławik ma wychodzić ponad dno. Montaż jest niezwykle prosty, po prostu zaczynamy od montażu stopera, następnie koralik, następnie spławik. Tutaj wskazówka, aby pamiętać, aby to pomarańczowe zakończenie spławika zawsze było na górze. Ułatwia nam to po prostu lokalizację spławika w toni. W sytuacji, kiedy mamy w miarę przezroczystą wodę, możemy po prostu dojrzeć ten spławik w toni. Dlatego bardzo fajny produkt, dedykowany właśnie do łowienia w zaczepach, ponad roślinnością. Powoduje to, że nasza żyłka w stosunkowo krótkim dystansie od naszego zestawu jest wynoszona do góry po to, żeby ominąć wszystkie zaczepy zalegające na dnie zbiornika. Jak widzicie, warunki są trudne, dlatego zamontowałem spławik na swoim przyponie strzałowym. Służy to temu, aby jak najszybciej linka główna wraz z lidkorem została wynoszona na powierzchnię wody. To powoduje, że zwiększają się moje szanse na uniknięcie zaplątania linki głównej oraz lidkora w jakichś zaczepach podwodnych. Około metra to odcinek, na którym będzie ulokowany spławik na przyponie strzałowym. Także zostawiam zestaw i wracamy na ląd.